masz hamulec, tu masz sprzęgło, co nie? No. To jak nie będziesz dawał gazu, to łapisz za sprzęgło, co nie? Aha. Tu masz hamulec przedni. Tu. Aha. Teraz się gapisz możesz, bo ja sobie wezmę ujęcia z telefonu. No. Tu se odpalasz, no. To chyba wiesz. No wiem. Tu masz tylni. Tu potem przekręcisz sobie, odpalisz. Jedynka do dołu, to chyba wiesz. Tak, tylko teraz jedź sobie maksymalnie na dwójce. Spokojnie. I tak do 5000 obrotów sobie. Bo potem ci wraz wejdzie. No wiem, to już wiem, nie? No to dawaj, odpalaj. Tylko pamiętaj o tym sprzęgle jeszcze, co nie? To jest problem, ja będę normalnie tym nie kurde. I po łące tutaj jeździ. I uważaj na te jakieś doły czy coś. I się nie zabij. Postaram się. Teraz masz już na luzie. No. Przekręciłeś kluczyk? Zgadzam, weź. Strzelaj. O. Siemaneczko, dzisiaj kolega dał mi się przejechać na DT-cie. Pierwszy raz jadę na takim dużym motorze. Jest ciężko, nie powiem wam, bo się trochę boję. Pierwszy raz to na takiej mocy sobie siedzę. Aż powala. O, nie ma co opowiadać, bo się praktycznie nie znam na tej maszynie. Jadę, bo jadę. No to co, no to jest Yamaha DT125. Ziomeczka. I tak był, dobrze był miły i dał mi pojeździć chwilę. No nie, że nada nie. Nie, że na jakichś polach jest na razie dobrze. Może innym razem tam pojeździć gdzie indziej. Nie no, więcej to się boję, no nie? Więcej sobie tutaj nie. Szybko! Ten co robi? Gazu, gazu! Kranik! Kranik pewnie zakręcony! A tu ja nie wiem. Nie spadła mi kamerka, bo coś tam walnęło mi. Nie.
Cześć, a weź tego teraz spróbuj. Nie wiem, może wachy nie ma. Musisz delikatnie do góry. Może kranik, no. To dawaj więcej gazu! Boję! To jest za dużo mocy dla mnie! Nie tam! Chyba wachy nie ma. Nie, kluczyka nie musisz przekręcać. Ale nie, żeby zobaczyć. No to jak to odkręcę, to nie zakręcę zaraz. Aha. To lipa. Aha. To lipa. Ale tak to się fajnie jeździ nawet. Okay. Otrzymaj telefon, spróbuję to odpalić. No dobra, by tak się nie nagrywać. Wyłączyłem tu. Wachy już chyba nie ma. Trzeba będzie pchać. Dobra, to się popcha, nie? Sucho. No. O matko. Dobra, to kończymy. Ale tak to jeździ, fajnie jeździ. Gazu więcej nie dodawałem, bo się bałem. Jak ona tak wyrezo już wchodziła. Ci co, pchamy, jo? No spoczko. Wyłącz nagrywanie.